Czytając zapiski znalezione w hankowej szufladzie, chcąc, nie chcąc, porównywałem je z naszymi dawnymi rozmowami. Myśli powtórzone, myśli rozwinięte, myśli nowe, przemyślenia upiększone, myśli przemilczane, wstydliwe, zaskakujące, prawdziwe, przez hanka zapisane i ukryte pod stosem rachunków, faktur i widokówek. Wiele powiedzonek pominąłem, czy może i przemilczałem. Hanek mnie zawstydzał, byłbym zakłamany. Hanek zbyt jowialny, fałszywy wstyd. Ha, nie chciałem dać wiary prostocie i celności? A to samo życie, sama prawda, trzeba ujawnić, odkłamać, niczego nie zmieniać. Hanek już nie zbeszta, nie zruga, nie wykręci się sianem i nie zaprzeczy, bo skoro słów już tyle padło złych i dobrych o elwrach, lebrach, pamponiach, soroniach, hadziajach i barbarach, o onych, o ich świecie prawdziwym, o ich świecie wymyślonym i zmyślonym, o ich świecie przemilczanym, o ich wydumanym heroizmie i o bohaterstwie wysanym z palca, to pora oraz sposobność nieunikniona w punktach 44 przedstawić filozofię życia w Hanka wydaniu pośmiertnym. Na karcie 12 Hanek tylko zaznaczył, co mu miał spisać. 44 punkty spisałem więc z pamięci. Liczba ta jest przypadkowa, o ile w przypadki wierzycie swoich pięć groszy oczywiście dołożę, bo pociąga mnie ta jego wizja świata w punktach czterdziestu czterech na końcu zbudowana.